Na taki prezent ełcka młodzież musiała nieco poczekać, ale wreszcie jest. 1 czerwca z wielką pompą oddano do użytku pierwszy w Ełku kompleks boisk wybudowanych w ramach rządowego programu Orlik 2012. Otwarcie obiektu odbyło się kilka miesięcy później niż planowano. Ale myślę, że nawet szczęśliwie się złożyło, ponieważ dzięki temu w lepszym standardzie można było to wiosną wykonać. Dlatego nasze boisko od podstawowego programu różni się takimi parametrami, jak na przykład zastosowanie odwodnienia, nieco lepszej jakości wykładzina na boiskach, jak również ogrodzenia nieco trwalsze przeciwko wandalizmowi. Ełcki Orlik jest szczególny, bo ostatni z transzy z 2008 roku. To 21 taki obiekt na Warmii i Mazurach. Stąd obecność na otwarciu ministra sportu Mirosława Drzewieckiego. Minister przywiózł ze sobą książki i piłki, które rozdał dzieciom, wykonał symboliczne pierwsze kopnięcie, postrzelał też rzuty karne. Jednocześnie zapowiedział, że w tym roku na Warmii i Mazurach powstanie 2 razy więcej orlików niż w ubiegłym roku. Bardzo dobrze, że ta edycja została już skończona. Powód bardzo prosty. Bardzo dobrze, że dzieci mają gdzie grać, bo czym szybciej to robimy, tym szybciej dzieci korzystają z tych boisk, a one są kierowane i robione dla nich. Do dyspozycji młodzież ma plac gry o wymiarach 30 na 62 metry oraz boisko do siatkówki i koszykówki. Boisko jest ogrodzone 4-metrowym płotem, który za bramkami jest o 2 metry wyższy. Orlik jest oświetlony, więc uczniowie 4 okolicznych szkół i mieszkańcy 2 dużych osiedli mogą korzystać z niego do późnych godzin wieczornych. Sztuczną nawierzchnię Orlika jako pierwsi przetestowali najmłodsi ełccy piłkarze. Dobrze się gra, fajne boisko. Teraz pozostaje już tylko czekać na kolejne Orliki w Ełku. Jeszcze w tym roku Orlik wyląduje przy szkole podstawowej numer 7, w przyszłym być może na osiedlu Jeziorna. Orlik kosztował ponad 1,5 miliona złotych. Połowę mniej na swoje boisko wydał natomiast samorząd miejski. Plac przy szkołach na osiedlu Konieczki również oddany już do użytku. Nowoczesny obiekt ze sztuczną nawierzchnią został zbudowany w ramach rządowego programu Boisko Blisko. Zagospodarowanie terenu przy Dziewiątce i Granatowej Trójce długo leżało na sercu Arturowi Urbańskiemu, który wiele lat uczył w gimnazjum numer 3. Lokalizacja tego boiska nie jest przypadkowa, dlatego że w tej szkole mamy klasy sportowe z piłki nożnej, mamy tutaj instruktorów tej dyscypliny sportu i ważne było dla mnie, aby mieli też przy szkole taki obiekt. Samorząd miejski zapowiedział, że to nie ostatni element infrastruktury sportowej, który pojawi się w tym miejscu.